Siemanko, jestem XJJoke i dzisiaj w ramach odcinku z glitchami na EXP czy sposobami na jego szybkie farmienie, a także zdobywanie upierdliwych trofeów zaprezentuję wam, gdzie znajdziemy ostatnią klatkę z więźniem do uratowania. Od placu zgromadzeń musimy udać się do piwnicy, w której walczymy z Tydeusem. No i jest to tak naprawdę jedyna klatka wymagana do tego trofeum, która nie jest oznaczona na mapie. W miejscu, w którym walczymy z Tydeusem, mamy tutaj więźnia, którego musimy wyzwolić. No i to tyle, moi drodzy. To był taki naprawdę szybki, krótki poradnik odnośnie, no właśnie, uwolnienia ostatniego więźnia z jednej klatki, która nie jest oznaczona na mapie. Tak więc mam nadzieję, że ten filmik ułatwił wam zdobycie tej trofki i przybliżył was o krok do zdobycia platyny. Tak więc zachęcam was do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów. Zapraszam do oceny tego odcinka i zostawienia jakiegoś komentarza. Zapraszam też do obejrzenia sobie całej serii Zagrajmy w Achilles Legends Untold na moim kanale, a także zapraszam do przejrzenia innych serii, które u siebie opublikowałem wraz z serią poradników Warframe. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, do zobaczenia w następnym, trzymajcie się, cześć!